wcześniej już karnawałowy nastrój, tylko w RMF Max. A jak wam gramy hity na Maxa, to inaczej być nie może. Dawid się do nas odezwał. Dawid, w sprawie budzili, kogo prankujemy, kogo wkręcamy? Moją żonę. Co sprzedajecie, powiedz? Meble z dużego pokoju, żona chce urządzić od nowa i bardzo, bardzo chce sprzedać te meble, codziennie sprawdza. Halo, dzień dobry pani, witam serdecznie. W sprawie ogłoszenia dzwonię, halo. Chodzi o te szafki tutaj u pani, taki piękny. Tak, wie pan co, a czy ja bym mogła oddzwonić, bo ja aktualnie jestem w pracy i w tym momencie nie bardzo będę miała jak rozmawiać, że tak powiem, na spokojnie. Wie pani co, bo ja mam bagażówkę tylko do 9:00. A to nie ma szans, bo ja w pracy jestem, to... Wie pani co, to może by tak metodą na meble dzisiaj coś zrobić wcześniej wolne. Ja zapytam wprost, czy tam zawias w barku jest wyrobiony? Bo wie pani, bo to jest najczęstsze uszkodzenie w tego typu meblach. Nie, barek jest nowiusieńki. Te meble są w ogóle nowe po prostu. Rodzice nam kupili, a my już mamy w piwnicy nowe, inne meble. A, taki rozumiem. Czyli możemy przyjąć, że ja biorąc je od państwa, robię dla państwa naprawdę wielką przysługę. No tak. No właśnie. To wie pani, to się będzie wiązało z dodatkową opłatą. Aha. No niewygórowaną, wie pani, bo to, wie pani co, ja po prostu mogę to od państwa, że tak powiem, kupić, tylko państwo mi zapłacą, no nie wiem, to jest tego trochę, no to może, nie wiem, 1000 zł. My panu, tak? No tak, no państwo mi, no bo pani powiedziała, że to ja od państwa mogę je kupić, tyle że ja państwu robię tą przysługę, no zazwyczaj jak ktoś kupuje coś, żeby mieć lepiej, to musi za to zapłacić. Aha, to fajnie. To wie pan, to ja się zastanowię, dobra? Ja mogę zejść do 700 zł, mogę. No dobrze, 500, no. Super. Dobra, to ja przedyskutuję to z mężem i... Ale myślę, że spoko, że nawet za 200 panu dam. O, proszę, mąż słyszał? Halo, Gabrysia. Halo? No i teraz Gaba się zastanawia, jak on wyszedł z tej szafy. Już cię Gabi informuję. Otóż tak, w drugiej szafie siedzę ja się nazywam Irek Jakubek, a wszyscy słuchacze radia RMF Max są teraz w waszym salonie, oglądają meble i mówią, no bardzo fajny mebelek, dziewczyno, nie dopłacaj. Meble sprzedane, Gaba. Ja skupiałam. Słuchaj, nie daj się zrobić metodą na kredens. Ale że barek niewyrobiony, słuchaj bracie, to ostatni weekend, kiedy jeszcze można coś z tym zrobić, bo od poniedziałku klient gwarantowany. Na pewno będziemy otwierać cały czas, cały weekend. Bawcie się dobrze. Wszystkiego dobrego. Cześć. Dziękujemy. Hity na Maxa.